Cześć, tu Dominik Rybiałek z The White Camel. Słuchacie radia RTM i Folin. Zespół White Camel piosenką Fallin rozpoczął nasze 487 wydanie audycji Radia RTM Staszic. Witam wszystkich słuchaczy. To wydanie w całości poświęcamy utalentowanym artystom z Hrubieszowa. Pierwszą część wypełni fragment koncertu Śpiewający Słowik. Młodzi artyści prezentują swoje talenty na scenie Hrubieszowskiego Domu Kultury w konkursowym koncercie. Druga część poświęcona jest wernisażowi fotografii pana Mariusza Tomczuka.
pan Mariusz Tomczuk zaprezentuje nam starą, historyczną już technologię tworzenia fotografii mającą początki w XIX wieku – cyjanotypię. O tym wszystkim będzie można posłuchać w bardzo obszernej relacji. Tak więc teraz oddaję głos młodym wokalistom. Ostatnie przygotowania do konkursu piosenki Nałęczowski Słowik, etap powiatowy. 21 marca w sali Hrubieszowskiego Domu Kultury spotkają się młodzi wokaliści, którzy będą próbowali zdobyć przychylność jury i zakwalifikować się do etapu wojewódzkiego. Witam wszystkich bardzo serdecznie, kochani, na Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej Śpiewający Słowik. Dzisiaj w Hrubieszowie eliminacje powiatowe. Mam nadzieję, że wszyscy bardzo wiosennie są nastawieni do tego konkursu, bo dzisiaj mamy oczywiście pierwszy dzień wiosny. Ja tradycyjnie za wszystkich będę trzymać gorące kciuki, żeby się wam wszystkim udało ładnie zaprezentować, bo konkurs ma to na celu, żebyśmy się wymienili doświadczeniami, żebyśmy pokazali swoje prezentacje artystyczne, żebyśmy ocenili pracę instruktorów, nauczycieli, więc mam nadzieję, że tutaj za chwilę zrobi się magia na tej scenie. Oczywiście teraz na początku powiem wam, że 5 osób będziemy mogli nominować na finał, który odbędzie się 8 i 9 kwietnia w Rykach, więc każdy ma szansę po prostu zdobyć jedno z tych 5 miejsc. Mam nadzieję, że wszyscy przygotowani bardzo dobrze, tak? No nie słyszę, strach jakiś jest, kochani, ale nie bójcie się, u nas naprawdę jest bardzo rodzinnie. Komisja, która was będzie dzisiaj oceniać, jest wyjątkowa, ma bardzo duże doświadczenie w kwestii muzycznej, w kwestii wokalnej, także są to soliści, są to muzycy, za chwilę ich przedstawię, ale na początku chciałabym bardzo serdecznie powitać wszystkich uczestników, wszystkich opiekunów, nauczycieli, rodziców i kochani, jak już wcześniej wspomniałam, celem festiwalu jest prezentacja dorobku artystycznego. My się cieszymy, że co roku ten festiwal cieszy się dużą popularnością, że chcecie śpiewać, że chcecie wymieniać się doświadczeniem i mam nadzieję, że dzisiaj tutaj zobaczymy gwiazdy, bo liczymy na to, że może jakaś hrubieszowska gwiazda gdzieś po prostu wypłynie na szerokie wody, czego życzymy wam wszystkim bardzo serdecznie. I dzisiaj będzie was oceniać komisja, którą za chwilę przedstawię, a będzie brała pod uwagę przede wszystkim dobór repertuaru dostosowanego do wieku uczestnika, wykonanie, walory głosowe, warsztat wokalny, ogólny wyraz artystyczny i szczególną uwagę będzie jury zwracać na teksty i kompozycje własne. Więc mam nadzieję, że niespodzianki jakieś będą, a oceniać was dzisiaj będzie komisja w składzie. Pani Grażyna Temporowicz. Pani Grażyna jest kierownikiem artystycznym i choreografem zespołu pieśni i tańca Ziemi Hrubieszowskiej. Pan Leszek Opała. Pan Leszek jest muzykiem i kierownikiem artystycznym zespołu Lechici. Pan Reginald Kawalec. Wokalista, solista zespołu Lechici. Oraz pan Andrzej Pachla, muzyk, nauczyciel Społecznego Ogniska Muzycznego. Kochani, trzymamy za was kciuki. Mam nadzieję, że ta scena będzie dla was wyjątkowa dzisiaj. I jako pierwszą zapraszam na scenę Weronikę Kruk. Czyli Weronika przyjdzie, a ja chciałam tylko powiedzieć, kochani, że jest tam akustyk, więc każda osoba, która ma przygotowany podkład muzyczny na płycie czy pendrive'ie, to chodzi o to, żeby ta osoba po prostu przyszła do muzyka i tam po prostu była i pokazała, co trzeba włączyć, a osoba prezentująca się będzie na scenie. Weronika jest u nas pierwszy raz.
Tak, no kochani, to gorące brawa, bo wiecie, zawsze jak pierwszy raz ktoś występuje, to trema jest niesamowita, ale już widzę, że ta trema gdzieś tam minęła i mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze, czyli Weronika, jest kategoria 6-10 lat, w jej wykonaniu dzisiaj usłyszymy Moja mama jest artystką oraz piosenka Drewnianych lalek, a reprezentuje Społeczne Ognisko Muzyczne w Hrubieszowie, instruktorem jest pan Krzysztof Gumiela. Weronika Kruk. Kot, a z wrażenia wyje pies. Tato, tato, nie krzyż się. Moja mama to ma głos, że podziwu miał czy kot, a z wrażenia wyje pies. Tato, tato, nie krzyż się. Gotujemy, w kuchni szalejemy. Czy coś to jest mamy konik, a porządek i sprzątanie to zbiorowy obowiązek? Choć ma tato inne zdanie. Razem z mamą ścieram kurz, a ty dywan tato służ. Wytrzep, nie oszczędzaj się, tato, tato, nie wsiów się. Choć z mamą ścieram kurz, a ty dywan tato służ. Wytrzep, nie oszczędzaj się, tato, tato, nie krzyw się. La 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 la. Całe życie zawieszani na sznurkach cieniutkich, czymś ruchem poruszani dla uciech malutkich. Tak tańczymy i śpiewamy, jak nam grają inni. I choć dzieci dobrze znamy, nie jesteśmy już dziecinni. Ludzie mówią, że nie mamy duszy. Ludzie mówią, że nie znamy łez. Larki
jest drewna, przecież nic nie zgruszy. Lalka nie ma serca, czy to prawdą jest? Całe życie zawieszani na sznurkach cieniutkich, czymś ruchem poruszani na uciech malutkich. Wszystko drewna, więc drewniane życie, wciąż niepewna życiu doradwa. A piosenką, którą tu słyszycie, gdzieś w drewnianej duszy marionetki łka. Ludzie mówią, że nie mamy duszy. Ludzie mówią, że nie znamy łez. Larki z drewna, przecież nic nie wzruszy. Lalka nie ma serca, czy to prawdą jest? Ludzie mówią, nie znają czułości. Ludzie mówią, lalki nie kochają. Są drewniane, nie znają miłości. Mówią ludzie tak, czy dziękujemy bardzo. Kochani, ja chciałam tylko powiedzieć, że liczę na to, że publiczność, że wy jako publiczność zostaniecie do końca i będziecie siebie nawzajem słuchać i też może oceniać, żebyście mieli swoich faworytów, więc zachęcam do tego, żebyśmy zostali do końca naszego konkursu. I teraz już zapraszam kolejną solistkę, będzie to Magdalena Tadewicz, która ma 9 lat i zaśpiewa dla was Serduszko puka w rytmie czacza oraz Drzwi do kariery. Reprezentuje Gminny Ośrodek Kultury w Dubience, a pracuje z panią Magdą Greber-Czyżewską. Zapraszamy serdecznie Magdalenę. Jak to nigdy, nie wiadomo, czego trzeba, by niemądrym przemóc wstyd. Czasem słowik albo księżyc komuś pomógł, a nam pomógł ten gorący rytm. Serduszko puka w rytmie cia-cia, miłości szuka w rytmie cia-cia. Wiruje wszystko w rytmie cia-cia, gdy jesteś blisko i gdy patrzę w oczy twe. Migoce płomień w rytmie cia-cia, pulsują skronie. Pomóc wcale,
mnie ta myśl na ulicy, w domu, w szkole i po nocach mi się śni. Europa umych kolan, rauty, bale, wielki świat. Co zrobić, czego dokonać, by usłyszeć głośne ach. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie, co mam robić i kim być. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie, może ktoś podpowie mi. Szalenie mocny głos. Kiedy śpiewam, to zagłuszam odgłos sierich końskich trąb. Moje solo wciska w glebę. Ja mam power, ja mam sam. Trzecie miejsce w słuchaczewie, do kariery pierwszy krok. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie, co mam robić i kim być. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie, może ktoś podpowie mi. Bo uroda atut mój, ekran daje sławę wielką, Wibik zaś szałowy strój. Ochy, achy, uwielbienie, szał zazdrości innych pań. Bal maskowy, wyróżnienie, dyplom wciąż na ścianie mam. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie, co mam robić i kim być. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie, może ktoś podpowie mi. Może nie, tyle marzeń, tyle pytań, że aż w głowie kręci się. Będę sławna i bogata, taki mam na przyszłość plan. A tymczasem niech mi tata kieszonkowe nowe da. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie, co mam robić i kim być. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie, może ktoś podpowie mi. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie, wciąż jak mantra w uszach. Gdzie są do kariery drzwi? Dziękujemy bardzo serdecznie i teraz potrzebujemy tutaj pana jednego na scenę, ponieważ dziewczyna, która wystąpi przed państwem, będzie grała na ukulele, więc potrzebuje po prostu usiąść i mieć mikrofon, do którego będzie śpiewać i mikrofon, który nagłośni jej instrument. Zapraszam na scenę Julkę Michalewską, która reprezentuje Szkołę Podstawową w Werbkowicach. Pracuje pod okiem pani Anny Czarneckiej, a zaśpiewa dla państwa Dziś późno pójdę spać oraz Ojczyzna. Julka Michalewska z Werbkowic. Pójdę spać, gdy wszyscy będą w łóżkach. Otwarte oczy mam, a głowa pełna i pusta. I nie wiem, o czym myśleć mam, żeby mi się przyśnił taki świat, którym się nie boję spać, którym się nie boję spać. Choć nie chcę budzić się, nie choć nie chcę budzić się, nie umiem spać. Świat dziwny jest jak sen, na sen jak świat. Już na mnie idzie tłum i depcze wszystko po drodze. On też przed sobą nie może
teraz już nie widać, no bo ja, kiedy u nas ziemi bije tak, jak gdyby chciała zalać świat, jak gdyby chciała zalać świat, choć nie. Pytasz mnie, czym ojczyzna jest, odpowiem, czyś chociaż raz chodził po rynku w Krakowie, czyś widział fabelką na tygru żganki, miejsca, gdzie przeszłość dodaje ci sił, z tej historii wielkiej, dumnej, z władzy mocnej i rozumnej, czerpie dzisiaj wiarę, w kraju dobry los. Króla dzwon, co kraj przenika, mowa skargi, wzrok stańczyka, przeszłość wielka wzniosła, to ojczyzna twa, to ojczyzna twa. Jest jeszcze coś, co ten kraj różni od innych, w uszach ci brzmi od najmłodszych lat dzieciny, wypełnia place, ulice i domy, znajomy zgiełk, twoja mowa co lśni, piękne wierszy Mickiewicza, powieściami Sienkiewicza, z tej mowy jak ze źródła czerpie siłę swą, mądre bajki Krasickiego, poematy Słowackiego, przeżyć twych bogactwo, to ojczyzna twa, to ojczyzna twa. I dzisiaj ty żyjesz w kraju tak bogatym, historią swą, mową, sztuką, te trzy kwiaty trzymasz w swych rękach, jak setę pokoleń muszą wciąż kwitnąć, by kraj dalej trwał. Bez historii, mowy, sztuki, bez mądrości, bez nauki, naród się zamieni bezimienny kraj. Dziś ojczyzna jest w potrzebie, że ciebie wierzy w ciebie, tysiąc lat historii patrzy w serce twe. Masz obronić co najlepsze, by służyło Polsce jeszcze, liczy na twą pomoc. Dziś ojczyzna twa, dziś ojczyzna twa. I kolejną solistką jest Klaudia Ciężka. Reprezentuje zespół szkół w Chorodle, pracuje pod okiem pana Roberta Jerzyny, a zaśpiewa nam Kapelusze oraz Taka inna piosenka. Klaudia Ciężka, Chorodwo. Ludzie się śpieszą, pędzą ulicą, kłaniają się bardzo dostojnie, a ja do nich wcale nie pasuję i to mnie bawi i dziwi ogromnie. Kapelusze
się śpieszą, gną samochody, mijają w pośpiechu ulice, a ja podziwiam kwitnące ogrody. Gwiazdami na niebie się czasem zachwycę. Kapelusze nosić muszę, bo głowę mam bardzo lekką, a wiatr ciągle plącze mi włosy, a we włosach iskrę piekło. Kapelusze nosić muszę, bo w głowie mam wielkie myśli i boję się, by nie zbrunęły zmyślone. Do szóstej klasy jestem grzeczna i układna, schludna, bystra i zaradna, a chłopaki to buptasy. Zawsze z chęcią bywam w szkole, mam papugę ukochaną, siostrę odprowadzam rano, bo w pobliżu jest przedszkole. Ale gdy myślę, że nie mam nikogo, z kim mogę bawić się, ale gdy myślę, jak duża urosnę, będzie mi czegoś brak. Nie mam czasu na głupoty, grać się uczę na pianinie. Wczoraj z bratem byłam w kinie. Omijają mnie kłopoty. Książki czytam bardzo skrzętnie. Każdy pieniądz pcham do świnki. Daję siostrze upominki i pomagam mamie chętnie. Ale ja nie mam czasu z chłopcami bawić się, ale cóż, jakoś tak kogoś mi teraz, kogoś mi już jest brak. Szóstych w szkole mam bez liku, uczę się też angielskiego, lubię pana od polskiego. Mam wpis jego w pamiętniku. Obowiązki znam domowe, ścieram, zmywam i zamiatam, i do sklepów ciągle latam. Mam więc życie kolorowe, ups, kolorowe. Ale gdy inna ma chłopca swojego, ja jestem trochę zła. No bo gdy się ma, jak ja mam 13, to się i o to dba. To się i o to dba. Dziękuję. Zapraszam teraz na wernisaż fotografii pana Mariusza Tomczuka. Dzień 12 kwietnia w naszym mieście jest bogaty w wydarzenia artystyczne. Po wernisażu w Rubieszowskim Muzeum, wernisaż fotografii Mariusza Tomczuka. Cyanotypia w świat w kolorze blue. Zobaczymy nasze miasto w zupełnie niezwykłej aranżacji, jeżeli chodzi o kolory.
Takich zdjęć nie oglądamy ani w gazetach, ani na ekranach komputera. To jest niezwykła technologia, niezwykła technika prezentacji zdjęć, ale o tym wszystkim usłyszymy od twórcy, od pana Mariusza Tomczuka. Za chwilę rozpocznie się wernisaż. Zaczynamy. Zapraszam Państwa, proszę, tutaj szeryf będzie zagajał. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w Małej Galerii Sztuki Hrubieszowskiego Domu Kultury na kolejnej wystawie połączonej z wernisażem Mariusza Tomczuka z Hrubieszowa. Tytuł wystawy: Cyanotypia, świat w kolorze blue. Autor prezentuje już praktycznie cyklicznie w kwietniu u nas wystawy. Tych wystaw było już kilka. Prezentuje swoje prace również na Deptaku. Ma również w kawiarni Czekoladka swoją taką galerię i tam również prezentuje swoje, na kawę i oglądanie, swoje prace. Tradycyjnie uwielbia fotografię taką klasyczną i o tych wszystkich technikach opowie nam autor, przed Państwem Mariusz Tomczuk. No i oddaję Ci głos i dziękuję za wernisaż, za dzisiejsze spotkanie. To jest prezent od Domu Kultury, od dyrektorki Emilii Feliksiak. Dom Kultury 50 lat, proszę bardzo, jubileusz. To jest tylko 6 lat młodszy ode mnie. Czyli jesteśmy kompatybilni, dziękuję bardzo. Cieszę się, że Państwo przybyliście. Myślałem, że będzie gorzej. Myślałem, że będę sam, pan Stanisław, Andrzej i tak dalej. Brawo. Za cierpliwość dziękuję. Przede wszystkim oczywiście tradycyjna fotografia, jak to u mnie, prawda? Jestem dziwakiem, więc uprawiam dziwną fotografię. I na szczęście takich dziwaków jest więcej, prawda? Bo inaczej byśmy skończyli tylko na cyfrze. Jest to technika historyczna, tak zwana, czyli fotografia, która została oficjalnie opublikowana w 1842 roku i bez zmian większych funkcjonuje do dzisiaj, czyli korzysta się ze substancji chemicznych, które były wykorzystywane wtedy. Różnią się jedynie nośniki. Tutaj wykorzystany jest papier akwarelowy, czyli zwykły papier wykorzystywany do malowania farbami akwarelowymi, wodnymi. I papier kupowany w bloku o odpowiedniej grubości, co jest ważne o tyle, że papier jest poddawany kilku kąpielom wodnym, w związku z czym głupio by było, gdyby się rozlazł w międzyczasie tak zwanym. Technikę rozprogramowany jak i Sir John Herschel, który był jednocześnie astronomem, chemikiem, fizykiem i on dzięki temu swojemu zainteresowaniu, swojej pasji, swoim zdolnościom badawczym prowadził cyanotypię do obiegu jako fotografii, jak widać skutecznie, bo jest ona do dziś dnia. Pokrótce na czym to polega. Tutaj widzicie Państwo, będzie można sobie wziąć, dotknąć. Agnieszka. Moja modelka, najbardziej wytrwała. Słuchajcie Państwo, bardzo fajna technika, która opiera się na fotografii stykowej. To znaczy, mając papier akwarelowy. Nośnikiem może być na przykład tkanina. Tu jest kanwas, to jest płótno malarskie, też nasączone właśnie roztworem, które zostało naświetlone też stykowo. Papier, nośnik, niech to będzie papier w tym wypadku, jest traktowany mieszaniną dwóch substancji chemicznych, żelazianku potasu i cytrynianu żelazowo-amonowego. Te substancje się rozpuszcza, następnie miesza się w odpowiednich proporcjach i roztworem gotowym traktuje się podłoże. I teraz tak, żeby uzyskać efekt takiej malarskości, ponieważ ja nie maluję, a fotografuję, bo malować nie potrafię, więc żeby się zbliżyć troszeczkę chociaż do moich mistrzów, zacząłem malować. Chodziło o to, żeby obraz wychodził niejako, mamy wrażenie, że on jest, malując, odsłaniamy obraz, prawda? Natomiast rzecz ma się następująco. Malujemy tym danym roztworem podłoże, mając przy sobie, prawda, negatyw, który będzie później przykładany do danej powierzchni, żeby uniknąć ostrych krawędzi, tak jak jest na przykład tutaj, gdzie jest zaznaczona już krawędź negatywu, czy wydruku negatywowego, mamy taki efekt, prawda? Czyli
zaokrąglone krawędzie, mamy wrażenie, że jest to namalowane, więc jakaś tam namiastka, powiedzmy, jest. Następnie tutaj korzystamy z wydruku, prawda, negatywu, tylko koniecznie musi to być negatyw, który będzie rzutował poprzez, dzięki promieniowaniu UV, czyli słońce, lampa UV, niedługo wyciągnę tam odbitkę, która się naświetla właśnie, tam są kuwety z wodą i zobaczycie Państwo, jak to funkcjonuje, jak to będzie wyglądało końcowo. Więc do arkusza przykładamy w tym momencie negatyw, niech to będzie wydruk negatywowy i wystawiamy na działanie słońca. Słońca czy lampy UV, generalnie musi to być promieniowanie ultrafioletowe. Na początku roztwór, ta kartka papieru jest pomalowana na żółto-zielono. Z czasem, pod wpływem reakcji soli żelaza, światłoczułości soli żelaza, zaczyna obraz brunatnieć. One się robią prawie czarne. Po odpowiednim naświetleniu, to jest też rzecz taka bardzo umowna, ponieważ obraz, czytelność obrazu zależy od krycia negatywu, prawda? Trzeba to wszystko sprawdzać na bieżąco, żeby nie wyszedł za blady albo za czarny, czyli mało czytelny. Jak widać, obrazy są najczęściej bardzo kontrastowe, no tak, taka jest specyfika tej techniki, ale ma to swój urok, no dlatego między innymi też stosuję tą technikę. I teraz tak... Wywoływanie, to jest takie może trochę w cudzysłowie, polega na tym, że wypłukujemy nadmiar roztworu w zwykłej wodzie. Wypłukujemy w zwykłej wodzie, możemy dodać odrobinę kwasku cytrynowego, zwykłego kwasku cytrynowego, który spowoduje, że obraz będzie bardziej szczegółowy. Następnie w ostatniej kąpieli wypłukujemy wszystko, co jest żółte. Ma być zostać tylko białe, pośrednie odcienie niebieskiego i niebieski, czyli tak zwany błękit pruski. A po wypłukaniu, w końcowej kąpieli dodajemy odrobinę wody utlenionej. Także korzystamy z takich rzeczy, które nas otaczają praktycznie codziennie, prawda? Dzięki czemu te niebieskości stają się głębsze, stają się ciemniejsze. Ten proces odbywa się też bez wody utlenionej, tylko jest rozłożony w czasie, ponieważ promieniowanie, które działa na zdjęcie, spowoduje, że z czasem ono ciemnieje. Natomiast jeżeli chcemy już widzieć na gotowo, jak to będzie wyglądało, a ja tak lubię, bo jestem niecierpliwy, więc od razu leję to wszystko wodą utlenioną. Niewielka ilość. Tam w kuwecie to wszystko będzie widać. Co jest jeszcze ciekawostką? Agnieszka. Kolor zupełnie inny. Zgadnijcie Państwo, czym to było traktowane. To było też niebieskie. No, 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 ty wiesz. Herbatą. To było Earl Grey. Tak, to było Earl Grey. A tak autentycznie, te pierwsze zdjęcia, to są starsze zdjęcia, ja traktowałem starym Earl Greyem. O, ten zapach jakiś czas się utrzymuje, bardzo fajnie zresztą, nie? Sam lubię bergamotkę. Kąpiel trwa kilka godzin nawet, w zależności od stężenia herbaty, bo robimy taką mocną naprawdę, 10 saszetek w litrze wody i dopiero wtedy jest, no powiedzmy, przyspieszamy efekt. Najlepiej czarnej herbaty, bo no, szybciej to ciemnieje. Także ten obraz był wcześniej taki. I zobaczcie Państwo, co się stało. Fakt, że wszystko to zaczyna przypominać sepię, czyli stare zdjęcie, chociaż Aga jest dziewczyną młodą, nie? Ale na twarzy, ja zresztą lubię zawsze na twarzy, twarz jest dla mnie takim nośnikiem jakby informacji najbardziej miarodajnym i jeżeli na przykład gdzieś czasami mi się zdarzy jakiś nowy obiektyw kupić, to testuję na twarzy właśnie. Twarz ludzka jest niesamowita. Tutaj widzicie, zobaczycie Państwo też inne prace tonowane właśnie herbatą. Tu był Earl Grey na pewno, tu jest czarna herbata, saszetki okrągłe. Natomiast zasadnicza wystawa i tam są właśnie dla pokazania zdjęcie właśnie tonowane herbatą i tam jest też tonowane herbatą. Wystawa dotyczy, to nie jest jakaś bardzo tematyczna wystawa, generalnie cyanotypia, czyli świat w kolorze blue. Rzadko się zdarza, żeby zobaczyć to wszystko w kolorze blue. Za dużo tego nie można też za długo oglądać, ale nie każdy lubi poza tym te kolory. Natomiast sam sposób rysowania obrazu, prawda, czyli ta kontrastowość, która wyciąga niestety na niejako esencję zdjęcia, prawda, ma swój urok. Ja zresztą lubię różne techniki, dziwne techniki, także myślę, że to dużo, dużo daje
jeśli chodzi o taką skalę porównawczą, prawda, mając przed sobą, załóżmy, kolorowe zdjęcie, bo to tutaj wszystko trzeba zaznaczyć, że wszędzie nośnikiem takim informacji jest negatyw. Wszystko to się wzięło z negatywu, najczęściej średnioformatowego, bądź w niektórych sytuacjach wielkoformatowego. Natomiast kwestia skanu, czy później wydruku, to już jest rzecz, która musi być dopasowana do techniki, ponieważ nie dysponuje tak dużymi negatywami, więc to się opiera na wydruku właśnie negatywu. To jest ważne właśnie, że musi być przyłożony negatyw. Wystawa dotyczy przede wszystkim Hrubieszowa i okolic. To jest taki luźny związek, ponieważ są tutaj miejsca, czy były, czy są jeszcze miejsca, które w jakiś sposób mnie urzekły, uwiodły, spodobały mi się, może to był taki strzał chwilowy, później bym nie wrócił, ale jednak zostały zarejestrowane i na pewno część znacie, część już nie ma, tak jak dom słynnej Rudej Grażyny, miejscówka taka na prostej, znana wszystkim, nie? Sam tam papierosy kiedyś matce kupowałem. Tutaj jest ten słynny taki, nazywam to rynsztok w Sutkach. To jest też zdjęcie, było już pokazywane i w technice litowej, i w czarno-białej, także poza, reszty nie będę mówił, proszę poznawać. Większość dotyczy, mówię, okolic Hrubieszowa bezpośrednich, bądź troszkę dalszych, tam jest chyba kilka zdjęć. Jak widać, fotografie zostały usztywnione na papierze, na takiej tekturze bezkwasowej, żeby się nie wyginały, tak jak już kiedyś miałem taką historię, właśnie, że mi się wyginały zdjęcia. Akurat paleta zamojska zrobiła metodą próżniową i nie ma żadnej szyby, wszystko jest dostępne, prawda? Jest to może niezbyt zdrowe dla zdjęć, ponieważ ten kurz, który tutaj będzie na pewno, spowoduje, że być może one później pod koniec będą takie jak te dolne zdjęcia, ale sepia ma swój urok, jak wiadomo. Proszę się przyjrzeć tym fotografiom, bo ciągle mówimy, prawda, o fotografii i poznać te miejsca, które uda się. Jak się nie uda, to proszę pytać. W każdym razie technika jest bardzo fajna. Można modyfikować stężenia substancji, które się rozpuszcza, mieszać w różnych proporcjach. Wtedy efekty będą inne. Będzie inny odcień niebieskiego. Także tutaj może większa szczegółowość, mniejsza szczegółowość. Można to też robić na różnych mediach. Ja to robiłem na przykład, tylko nie mogę znaleźć tego zdjęcia na starym prześcieradle. Także wszystko, co przyjmie odrobinę roztworu, w zasadzie daje nam efekt taki, jak tutaj na tych papierach akwarelowych. Także oczywiście zachęcam do eksperymentowania, do kombinowania, już jak nie tradycyjnie, to aparatem cyfrowym dzisiaj. Możliwości manipulacji obrazem są tak duże, że można na przykład wszystkiego spróbować, popróbować, zbliżyć się do pewnych technik, które na przestrzeni lat czy wieków powstały. Jest to naprawdę fajne spotkanie też ze sztuką, z historią malarstwa, czy grafiki, czy fotografii. Także tutaj, o właśnie, fotografii między innymi. Także Próbujmy, bo to jest naprawdę bardzo inspirujące zajęcie. Poza tym utrwalamy pewne miejsca. Domu już Grażyny nie ma, prawda? Tej furtki obok, Kasiu, kojarzysz tą furtę? Tam, gdzie obrodzili teraz ten teren, przy tym. Też już nie ma. Tu jest gdzieś przystanek PKS-u, mówi się, że PKS-y wrócą, więc jak znalazł będzie ten przystanek, nie? Coś tam jeszcze było takiego. Aha, Małpi Gaj. Pewnie tych drzew już nie ma właśnie. O, tam koło Maćka z prawej strony. To są drzewa, z któregoś roku zrobione, jakby roztopy zalewało Małpi Gaj. Już teraz ani za roztopów nie ma, bo nie ma z czego. Zimy są do bani. I druga sprawa, drzew już coraz mniej tam jest. Także przypuszczam, że tych drzew już nie ma w tym miejscu. Ale co jeszcze? Proszę pytać, bo ja o czymś mogłem zapomnieć. Próbujemy. Także mówię, technika jest bardzo ciekawa. No już ma te swoje lata. Mówię, 1842, jak zostały wynalezione te techniki. Co było ciekawe, niejaka Mary Atkins rozpropagowała bardzo mocno tą technikę, ona zrobiła album roślin właśnie w cyjanotypii.
który się składał z kilku tomów, przykładając rośliny, liście roślin pod szybę i naświetlając właśnie na tle właśnie roztworu tych soli światłoczułych. I do tej pory te albumy są dostępne, oczywiście już jako archiwalia. Można to zrobić, wystarczy wziąć jakieś najlepiej jesienne liście. Chodzi o to, żeby przepuściły trochę światła. I czy Państwo położycie jakiś liść stokrotki, czy jakąś paproć, czy jakiegoś fikusa, czy jakiegoś bluszcza. Zawsze trochę światła przejdzie i ten obraz zostanie zarejestrowany właśnie na mieszaniny. Jaka mieszanina mogę udostępnić, jak ktoś będzie chciał się bawić, eksperymenty. Różne przedmioty zresztą można w ten sposób naświetlać. I powstaje niezła historia, niezła praca, zupełnie nietypowa, biorąc pod uwagę dzisiejszy czas. Także kombinujmy. Proszę pytać. Zaraz, Marzena, Dorota, ile? Czas. 8 minut. Jeszcze? Jeszcze 8 minut muszę mówić. Dobra, w takim razie, czy roztwory robisz sam, czy kupujesz gotowe? Nie, kupuje się w proszku, bo to rzecz jest w proszku, jedna i druga, żelazy Janek i cytrynia są w proszku, odczynniki są cały czas produkowane. Zaczęli się kupować w tak zwanej czystości CDA, czyli laboratoryjnej, 99,99%, chodzi o jakieś tam potencjalne zanieczyszczenia, które mogą wpływać na efekt końcowy. Takie z ambrotypią, z kolodianami, które też robię. Wszystko, praktycznie całą chemię, którą my znamy z tych sklepów fotooptyki kiedyś jeszcze, prawda, czyli wywoływacz, odtwalacz, wszystko to można dzisiaj kupić w kawałkach u producenta i zestawić samemu. Proporcje są dostępne w sieci, tylko trzeba tylko znaleźć i praktycznie jest to tyle fajne rozwiązanie, że można je w pewnym stopniu modyfikować, co daje często nietypowe, niepowtarzalne efekty. To jest też fajne, bo człowiek przynajmniej zaczyna robić coś po swojemu, prawda? A nie tak, jak chce ogół. Także zachęcam do takich właśnie różnych eksperymentów. Mówię, tutaj nie ma kontaktu nawet z jakąś chemią, która by była w jakiś sposób niebezpieczna. Oczywiście jak się wypije za dużo tego, no to też może zaszkodzić, no ale i witamina C podobno szkodzi w nadmiarze. Natomiast w prosty sposób można, nie mając aparatu, zrobić takie doświadczenie. Po prostu drukujemy pierwsze lepsze zdjęcie, oczywiście jeżeli jest to możliwe, czyli jakieś stokowe zdjęcie, gdzie jest licencja free. Drukujemy sobie we własnym zakresie, nawet w domu. Trzeba kupić tylko folię odpowiednią w papierach, w tych sklepach, czy dla plastyków, czy w sklepach papierniczych lub jakichś większych. Na pewno jest dostępna, specjalna do atramentówek, specjalna do drukarek laserowych. Wydrukować sobie jakiekolwiek zdjęcie, zresztą każdy ma praktycznie dzisiaj, każdy jest fotografem, każdy ma aparat, jak nie w telefonie, to w telewizorze, w mikrofali czy w lodówce, także wystarczy, to mówię, skorzystać z zasobów sieci też, wydrukować negatyw, kupić odczynniki, no to już jest, można kupić gotowe. Wrzucając w hasło do sieci typu cyanotypia czy odczynniki, na pewno trafimy na ofertę gotowych nawet roztworów. Z tym, że trzeba pamiętać o jednym, że oba roztwory, czyli żelazi cyjanek rozrabiamy osobno, cytrynian osobno i to może stać wieki. Po wymieszaniu obie substancje bardzo szybko ulegają degradacji, także praktycznie mnie tam kilkanaście mililitrów wystarczało na pomalowanie powiedzmy 3 arkuszy, prawda? I jest kibel. Także rozrabiamy tuż przed utrwalaniem fotografii, rozrabiamy taką ilość, ile jesteśmy w stanie rozrobić. Chodzi o to, żeby nie marnować niepotrzebnie chemii. I mówię, nie mając aparatu fotograficznego, można się bawić w cyanotypię. Także próbujemy. Próbujemy. Proszę Pani, czas? Cztery minuty. Zobaczymy, bo tam jest jeszcze słońce, trochę przez szybę jeszcze wpada więcej UV niż daje lampa. Tam jest ustawiana lampa UV. Akurat znajomi naświetlali sobie zatoki, więc ponieważ wyleczyli zatoki i pożyczyli mi tą lampę, mówię, najlepiej jest na słońcu, bo taki plik jak ja teraz, taki negatyw naświetlam, to jest na słońcu około 4 minut.
Tutaj wczoraj próbowałem w ramach eksperymentu, żeby to samo dzisiaj odtworzyć. 28 minut trzeba, lampu UV. To oczywiście zależy od mocy, bo gdyby się położyć w solarium razem z negatywem, no to będzie krócej. W każdym bądź razie zaraz przejdziemy do kuwety, ja wyciągnę już tamto. Trzeba pamiętać tylko, gdyby ktoś się bawił lampą UV, że to jest jednak szkodliwe. Te okulary ciemne czy coś innego, trzeba uciekać, żeby nie uszkodzić sobie wzroku. No i nie spalić się za bardzo. Coś jeszcze, proszę pytać, proszę pytać. Proszę pani. A czy pan przewiduje też cyanotypy właśnie jakoś taką z roślinami na powietrzu świeżym? Chodziło mi coś takiego po głowie, ale mam na razie za dużo negatywów i chcę jeszcze część wykorzystać. Aha, i co jest fajne? Oczywiście nie każdy negatyw wychodzi, nie każda klatka, nie? No, jak wyjdzie połowa z negatywu, powiedzmy, gdzie jest 12 klatek, tak jak ja. Nie, ja robię obecnie 10 klatek mam na negatywie. Więc boli, jak coś nie wyjdzie, prawda? No ale nikt nie jest doskonały, więc nie wychodzi czasami. I często takie jakieś nieudane kadry, ktoś powiedział, że wyciągasz za uszy byle co, ale dajmy im szansę, tak? Dajmy im szansę i w momencie, kiedy się zrobi to techniką litową, czy zrobi się cyanotypem, te nieudane kadry, które normalnie rzucone na papier czarno-biały będą nic nie przedstawiały, mogą zyskać właśnie dzięki tej technice właśnie cyanotypii czy w technice litowej. Technika litowa jest taka bardzo podobna kolorystycznie do, chociaż też nie jest to powiedziane tak ostatecznie, bo różne odcienie wychodzą, jak te właśnie dolne brązowe zdjęcia. Taki efekt. A że my mamy najczęściej zakodowane z tyłu gdzieś głowy, że jak coś się sypią, to jest przedwojenne, no tak to jest najczęściej, automatycznie. Więc widząc starą architekturę, możemy łatwo kogoś w cudzysłowie oszukać, mówiąc, że mam zdjęcie mojego pradziadka, nie? Ktoś mnie kiedyś pytał, skąd ja mam takie stare zdjęcia, jak przygotowywałem wystawę litową, skąd ja mam takie stare zdjęcia Hrubieszowa? Ja mówię, przedwczoraj zrobiłem. Także to jest właśnie to. Natomiast co jest dla mnie istotne, ja tam oczywiście mam swoje, że tutaj grafika w zasadzie, no tutaj akurat bierze udział o tyle, że trzeba zrobić, odwrócić obraz z pozytywu do negatywu, prawda? Chyba, że mamy gotowy, zeskanowany. Natomiast jeżeli korzystamy ze zdjęcia na przykład z zasobów internetu, musimy z pozytywu zrobić negatyw, czyli jest tam jakaś tam ingerencja, no ale na szczęście nie musi być to. I najczęściej najlepiej jest zrobić czarno-biały negatyw, prawda? Żeby nie było problemu. Chociaż jak zrobimy, odwrócimy obraz kolorowy i tak pójdzie na papier monochrom, nie ma problemu. Idę po odbitkę. Zapraszam do kuwety. Zaraz zobaczymy, co się będzie działo. No i za chwilę zobaczymy na was na czy, jak to się dzieje. Na zwykłej takiej ramce jakieś od jakiegoś obrazka i teraz pod spodem jest negatyw. Gdyby ktoś próbował, jeszcze od razu informacja. Zawsze każda folia do wydruku ma jeden bok ścięty, albo ostro, albo okrągło. Zasada jest taka wzięta z fotografii wielkoformatowej, że jeżeli złapiemy prawą ręką za ten ścięty fragment, to zawsze mamy emulsję fotograficzną z przodu. To jest o tyle ważne, bo trzeba wiedzieć, bo w ciemni jak wyjmujemy negatyw, to wyjmujemy po ciemku, prawda? Musimy wiedzieć, gdzie jest emulsja. To jest ważne przy wkładaniu między innymi do kasety. Często negatywy są, mają też nacięcia takie, które identyfikują producenta. Natomiast zawsze przykładamy do drukarki, żebyśmy wiedzieli, jak włożyć. Z tej strony jest powierzchnia chropowata, która przyjmuje tusz. W tym momencie czy też tusz atramentówki, czy tusz z wałka laserówki. Także mówię, zawsze chwytamy prawą ręką i wtedy wiemy, gdzie jest obraz. To taka informacja techniczna. Tu mamy naświetlone, właśnie widać te resztki zielonego. Różne kolory. Już teraz, wcześniej to było gładkie, o takie tylko jaśniejsze żółto-zielone. Teraz widać, UV działało dosyć ostro i teraz w zasadzie to jest obojętne. W tej tonacji. Zaraz ci zrobię drugie takie na zamówienie. Identyczne.
myślę, nie wyjdzie. I teraz tłuczemy. Tłuczemy, tłuczemy, tłuczemy. No i rzeczywiście z prawie nieczytelnego obrazu pojawia się zdjęcie widoczne na negatywie. Tak zrobiłem w ramach eksperymentu na starym prześcieradle właśnie, kiedy się dowiedziałem, że można właśnie na jakiejś tam tkaninie też zrobić. Źle wypłukałem i zostało to trochę takie żółte. Nie? Ktoś powiedział, ale mogę wziąć świeższe prześcieradle. Czyli nie zasikane. I teraz tak, mówię. Ale się nie pomalowałeś, jak potem wziąłeś do spania? Nie przeszło na skórę? Hmm? To niebieskie? To niebieskie. Nie, to wymaga. Wypłukujemy, trzeba zmieniać 2-3 razy kąpiel. Niestety mówię, nie mam wody utlenionej. Po prostu ten odcień by się o ton pogłębił, byłby ciemniejszy. I mamy tutaj co? Jakąś pałkę wodną, tak? A wiecie Państwo, gdzie to jest? Tak a propos Obrowca, od 14 był wernisaż wystawy malarki właśnie z Obrowca, pochodzącej z Obrowca, no to tak zupełnie spontanicznie wziąłem. A to były właśnie, taki jest rów na zakręcie, jak się wyjeżdża z Lubieszowa do Obrowca. I tam właśnie no, takie miejsca czasami zwracają uwagę, człowiek się zatrzymuje po to, żeby sfotografować. Pamiętamy, że to jest papier akwarelowy. Jaki by to nie był papier, trzeba brać zawsze gramaturę jak najwyższą, czyli 200, 240, 280 gramów. Z uwagi na to, że takie moczenie cienkiego papieru może spowodować, że coś się rozlezie, porwie nam się, a musimy go jeszcze powiesić, żeby wysechł, prawda? Zawsze wieszamy za jeden ruch, tak jak się fotografię suszy. Wtedy nie ma problemu z jakimś naciąganiem się, rozciąganiem papieru. Dopiero jak ścieknie, podeschnie, możemy go ewentualnie podczepić dodatkowo albo rozłożyć gdzieś. Teraz widać właśnie, że ta czarno-biała fotografia dzisiaj jest niebieska. I teraz możemy co z tym jeszcze żółte widać tutaj, prawda? Trzeba brać pod uwagę. Najlepiej jest mieć białą kuwetę. Białą kuwetę. Jeszcze coś żółtego jest tutaj. W każdym bądź razie mówię, zabawa jest bardzo fajna, bo widzimy ten sam kadr, no negatyw, ja wiadomo, negatyw wygląda jak wygląda, prawda, koń jaki jest, każdy widzi, natomiast kojarzymy to najczęściej z fotografią no, czarno-białą, prawda, natomiast to jest to samo tylko w ujęciu właśnie niebieskim. Jeżeli to wymoczymy właśnie w jakiejś herbacie czy w kawie, zobaczymy, że można to zrobić jeszcze inaczej. To jest właśnie ta kreatywność, prawda, prosty sposób, metodami kuchennymi dosłownie, bo wszystko to mamy albo w apteczce w przypadku wody utlenionej, albo kwasek cytrynowy w kuchni, czy zwykłą wodę i tak dalej, i tak dalej. Papier akwarelowy możemy dziecku skubnąć i możemy sobie stworzyć swoje własne dziełko, tylko nasze. Bo mówię, każdy robi inaczej. I tutaj wiecie Państwo, zawsze jestem gdzie? Moja. Życie ratuje. Woda utleniona też do tego służy. No i mamy wodę utlenioną. Co się będzie działo? Oczywiście w oczach reakcja i ciemnieje nam obraz. Lepszy odbiór. Generalnie człowiek lubi ostrzejsze obrazy, prawda? I teraz w momencie, kiedy się wymiesza kąpiel, dobrze jest cały czas często mieszać. Wtedy jest szybsza reakcja po prostu. Jest wymiana cały czas czystej wody i to zresztą jest stara zasada z fotografii tradycyjnej, gdzie mieszamy zawsze w kuwetach. I patrzcie Państwo, jak się zmienił obraz. Nic nie trzeba, mówię. Nie trzeba aparatu. Trzeba mieć tylko trochę wyobraźni i wszystko na tyle. I internet, bo wszystko jest w internecie. Wszelkie informacje znajdziecie Państwo w internetach. Trzeba znaleźć najlepiej kilka źródeł, bo różni ludzie piszą. Jeśli chodzi o przejrzystość tekstu, druga sprawa, niektórzy chcą zaistnieć za bardzo i to trzeba też oddzielić plewy od ziarna. To mówiąc.
No są, są portale, gdzie są poważni ludzie, którzy pokazują swoją, no już nie mówię o zachodzie, prawda, tam też jest dużo więcej informacji. I tak to właśnie się dzieje, że... Jak się skaleczę, to będę wiedział, gdzie przyjść. Mamy takie sobie nasze małe dziecko, prawda? Ważne jest co? Ja mówię, nie potrafię malować i dla mnie te mazy, to są takie mazy pędzle, nie? Taka namiastka tego kontaktu z malarstwem. Wiadomo, pamiętajmy o tym, że fotografia dużo wzięła i bierze, cały czas czerpie z malarstwa, bo sposób kadrowania wziął się między innymi z kadrowania malarzy. Ten trójpodział, mocne punkty obrazu, to się wzięło z malarstwa. Do dzisiaj jest coś takiego, taki termin jak światło rembrandtowskie, które wzięło się od sposobu oświetlania twarzy przy portretowaniu z Rembrandta van Rijn. Także wiecie Państwo, jest tutaj bardzo dużo takich obszarów, które się zazębiają i bardzo dobrze, bo wiemy dzięki temu, że bierzemy udział w jakimś procesie, który ma fajne korzenie, gdzieś tam w malarstwie i tak dalej, i tak dalej. Także tutaj korzystajmy, czerpmy z tego. Mówię, internet ma naprawdę nieograniczoną ilość informacji, tylko trzeba po prostu wiedzieć, czego się szuka i korzystać. Są naprawdę fajne techniki, proste techniki, które pozwalają, a co najważniejsze, robimy to tymi ręcyma, jak to mówią, prawda? Czyli my tu mając w głowie coś poukładane, przenosimy, nie korzystając z maszyny. No jedynym wyjątkiem jest ten, powiedzmy, wydruk, prawda, z drukarki. Ale generalnie sami to robimy. Nikt z tego za nas nie robi. Tworzymy sobie własne zdjęcie, które później możemy dobrze jest wsadzić z uwagi na trwałość cyjanotypii. Są wernixy, które powodują, że odporne na UV, które przedłużają trwałość cyjanotypu. Poza tym są szyby antyrefleksyjne albo wręcz szyby muzealne. Ostatnio jak byłem właśnie oprawiać tą cyjanotypię w Zamościu, pani mi polecała szybę muzealną. To jest szyba bezrefleksyjna, ale nie powoduje takiego matowienia jak antyrefleks, taki zwykły kupowany gdzieś tam u szklarza czy gdzieś tam w jakimś sklepiku. Są to szyby, które no, wykorzystują muzea, jak sama nazwa wskazuje. Drogie jak cholera. Ja stwierdziłem, że jak będę słynny, to wtedy się będę oprawiał w ten sposób. A na razie to pozostaje przy zwykłej szybie. Ważne jest to, że szyba też odbija część promieniowania szkodliwego dla tego obrazu. Kompanie w herbacie, obojętnie jakiej, gdzie wiadomo, gdzie pojawia się teina, przedłuża żywotność. Nie potrafię powiedzieć, ile to będzie jeszcze funkcjonowało, tak? Czy mnie przeżyje, czy nie. No, a że 120 lat przeżyje, to znaczy, że żywe przeżyje. Tam jest kilka właśnie zdjęć, które już mają kilka lat. One nie leżały akurat na słońcu i w zasadzie żadna fotografia nie lubi bezpośredniego naświetlenia. Dobrze jest gdzieś wieszać takie prace w miejscach nieoświetlonych bezpośrednio, ale jeżeli ktoś sobie sam to zrobi, to zrobi to drugi raz. Zawsze sobie może po roku odświeżyć, nie zrobić drugi egzemplarz. Poza tym możliwość kreowania we własnym zakresie jest nieograniczona. Także proszę Państwa, proszę pytać, jeżeli ktoś będzie chciał takie zdjęcie, proszę się dać znać. Moja strona jest na Facebooku, jestem jako Mariusz Tomczuk Fotografię. Można zobaczyć namiastkę prac na YouTubie, są 3 czy 4 filmiki Mariusz Tomczuk Fotografię, trzeba wpisać. Bo jak piszecie tylko Mariusz Tomczuk, to tam się pojawia kulturysta, to nie ja jestem. Zapamiętamy. W takim miejscach, że jak zobaczyłem siebie, to się przestraszyłem normalnie. Mariusz Tomczuk, dosłownie. Aż poszedłem w lustro sprawdzić. To jednak to inny. Także mówię, przede wszystkim zapraszam do eksperymentowania, bo to jest takie tworzenie od siebie, prawda? I to jest istotne. I patrzcie Państwo, taki motyw, zwykły motyw gdzieś tam przy drodze rów jest stojącą wodą śmierdzącą, prawda, jakieś tam tyczki sterczą i można to sfotografować. Ja osobiście lubię takie obrazki, nie każdy to musi oczywiście lubić, chcieć mieć, ale na ścianie why not? W końcu to nas otacza. To my ludziwiamy często, jako ludzie. Szukamy nie wiadomo czego. I niepotrzebnie zresztą.
Także dziękuję za uwagę. Cieszę się, że Państwo byliście ze mną, że mogłem, miałem to komu przekazać. Mam nadzieję, że komuś coś tam się... Tam ci się już nie wyłączyło nic? Jeszcze gra? Jeszcze kręci? Popatrz, jaki on jest pojemny. Ja nie wiedziałem. I mówię, pytajcie, dzwońcie i mówię, próbujcie we własnym zakresie, bo to jest naprawdę świetna rzecz. Panu Stanisławowi też również dziękuję. Zawsze jak zwykle niezawodny. Zawsze ten mikrofon gdzieś mi podetknie i właśnie dzięki temu ja funkcjonuję. Kiedyś mama oglądając chrubieszowską telewizję, tam reklamy i tam lecz. A co ty robiłeś w telewizji? Bo ja cię słyszałam tam cały czas. No właśnie. Ja mówię, no widzisz, ty nawet nie wiesz, ty nawet nie wiesz. Najwięcej nas słucha gdzieś mnie, właśnie. Gdzieś mnie musieli nagrać. W każdym bądź razie nie, bo tak żartem, śmiechem żartem. Mówię, a ty, albo mama wiedziała, że ja mam wernisaż, tak, ale z uwagi na swoją niedołężność nie chciała przyjechać. Także warto mówię, nawet później posłuchać, jeżeli ktoś będzie chciał, czy zadzwonić do mnie, zapytać, słuchaj, no dobra. No to jak mów jeszcze raz, jak to było. Zawsze mogę zrobić prywatny wernisaż, tak nie ma. Zwłaszcza panią. Także mówię, proszę bardzo. Po zatonowaniu, nie wiem, czy tam było akurat tej wersji, nie było tonowanej. Aha, ja takie zdjęcie też robiłem, dokładnie ten sam motyw na próbę wczoraj, żeby wiedzieć, ile naświetlać na zapleczu lampą UV, zrobiłem na zwykłym kartonie Bristolu. Takiego szkolnego, w miarę sztywnego. To nie jest najlepsze rozwiązanie, ale jeżeli się za długo nie moczy, to nawet na zwykłym Bristolu, to już nie trzeba kupować, powiedzmy, tam papieru akwarelowego, chociaż on nie jest akurat jakiś tam strasznie drogi. Natomiast co jest ważne jeszcze, ta faktura papieru, prawda? Ja lubię, patrząc na obrazy, na malarstwo, patrzeć na to światło, które się załamuje na grubo położonej farbie, na przykład olejnej, prawda? Bo to też ma swoje znaczenie, bo to przynajmniej odróżnia to od jak to się nazywa? No. Reprodukcji. Reprodukcji, o właśnie. O, no, jak to dobrze z kimś mądrym porozmawiać. W każdym bądź razie chodzi o to właśnie, że ta faktura powoduje, że to ma swój urok i ten papier akwarelowy też ma tutaj takie przetłoczenia. I to ma też, to nie jest takie gładkie, takie śliskie, takie wylizane jak w Photoshopie, że tak się wyrażę. Jest ta chropowatość. Ja lubię tą chropowatość, tą niedoskonałość. I to jest właśnie to, co my tworzymy, czyli rzeczy niedoskonałe. Często się tego wstydzimy, ale dlaczego? Przy tym jesteśmy my. Nie ma się czego wstydzić. Nikt nie jest doskonały. Róbmy, próbujmy, kombinujmy, a będziemy zadowoleni. Warto próbować, warto. Chwajcie dzieci, wyciągajcie od nich wszelkie umiejętności, gonić gówniarza, niech nie siedzi jak zombie z tym telefonem, tylko kurczę, niech coś robi twórczego. Jeżeli już jako zombie, to niech robi cyjanotypię tym telefonem. Także widzicie Państwo, prosta metoda. Oczywiście na pewno jest duża ilość informacji, więc ja zawsze to sobie w zaciszu przetrawię. Jestem samoukiem, więc ja też zajmuję to jakiś czas, zanim trzeba coś zepsuć, żeby później naprawić. Nie? Także to jest kolej taka rzeczy. I tak jest z każdą techniką, którą ja gdzieś tam co jakiś czas prezentuję, z tych technik szlachetnych, może nie szlachetnych, a historycznych, bo do szlachetnych jeszcze nie dojrzałem. A to jest tylko doradne dwa czy trzy nurty w fotografii. Natomiast to wszystko są techniki historyczne. Mówię, 1842 rok i praktycznie to samo wychodzi. Można, tak jak Dorota mówiła, pobawić się, wziąć reprodukcję prac Mary Atkins, dzięki której, tak jak mówiłem, zostało to rozpropagowane w XIX wieku i pokombinować, zobaczyć, co ma wyjść. Na wzór i podobieństwo, prawda? Bo to jest bardzo fajny taki punkt wyjścia, zresztą osoby znanej właśnie chociażby z tego właśnie rozpropagowania i z tej potężnej ilości informacji, bo ona nie dość, że sfotografowała cyjanotypem te wszystkie rośliny, to jeszcze je opisała. Także to jest bardzo istotna informacja też dla botaników, prawda? Czy dla fanów botaniki w tym znaczeniu. Także proszę jeszcze pytać. Póki jeszcze pamiętam. Także tak to wygląda. Lampa UV, im mocniejsza, tym lepsza, ale najlepiej wychodzi, to mówię, na słońcu. A co jest ważne,
jak jest szyba, to trudno ocenić, czy już jest naświetlone zdjęcie w odpowiednim stopniu. Ponieważ ten negatyw, jak widać, ma dosyć słabo kryty jest. Dobrze jest czasami nawet nie po prostu zrobić suwaczkami troszeczkę mniej kryty negatyw, żeby szybciej efekt był. Ja miałem zdjęcie tego domu Grażyny, gdzieś kiedyś wydrukowane swoją plujką, było prawie czarne. Wiecie, ile stało na słońcu, na pełnym słońcu stało 1,5 godziny. I dopiero w miarę ten obraz się pojawił pozytywowy. Tutaj, jak widać, jest dużo, dużo jasnych miejsc, więc tutaj w słońcu to by stało jakieś 3 minuty. W pełnym słońcu, powiedzmy tak, bez chmur. Natomiast tutaj stało 27 czy 8 minut. Także tu jest duża różnica. Ale to mówię, duża lampa, więcej światła. Także mówię, proszę pytać, proszę zadawać jakieś pytania. Także jeszcze raz dziękuję za obecność i to gdzieś wyschnie. Jak wyschnie, to przekażemy to Andrzej. Akurat wyszło nieźle, także proszę Ciebie, bo to różnie mówię. Te techniki są o tyle kapryśne, że nie zawsze wiadomo, o co chodzi, a obraz nie wychodzi. Także tutaj no, przede wszystkim czystość jednak. Jeśli chodzi o chemię, kupujemy z pewnego źródła, dzień dobry, z pewnego źródła i kupujemy chemię CDA, czyli to czysto laboratoryjnie, prawie 100%, dzięki czemu mamy gwarancję, że przynajmniej tutaj niczego nie zwalimy. A kwestia proporcji eksperymentów, no tu trzeba mieć troszeczkę wiedzy, żeby wiedzieć, co, w jakich proporcjach mniej więcej mierzę, żeby spodziewać się przynajmniej jakiegoś efektu. Bo jak wspominałem o tej fotografii litowej, czyli wywoływasz litowy, plus używałem papieru, była ta wystawa o Starym Hrubieszowie w Licie, która wisi w czekoladce teraz częściowo. Ona była w Lublinie, później była tutaj, była też w Hrubieszowie. Wisiała w muzeum niedawno, też w czasie tych obchodów stulecia. To pamiętam, papier fotograficzny, stary sowiecki papier, to ponad 30-letni. Nie wiadomo, gdzie on tam się poniewierał, w jakich warunkach przebywał. Stałem 25 minut przy kuwecie, zanim jakiś obraz się pokazał. Także tutaj trzeba pamiętać, że te techniki, przynajmniej niektóre, dobrze jest doczytać, wiecie Państwo, żeby wiedzieć, czego się spodziewać, bo nieraz trzeba pół godziny czekać, aż się cokolwiek zarysuje na papierze. Tutaj mówię, wszystko zależy od źródła światła, od tego, jak jest kryty negatyw, od tego, jakie proporcje roztworu damy na papier. Jaki papier? Im grubszy, tym lepiej. Dziękuję. To dziękuję bardzo za do kawiarni na środku. Tak, herbatę, proszę bardzo. Zapraszam. Bardzo pięknie.